Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj omówimy sobie derki w Star Stable, tak dokładnie słyszeliście, chodzi o derki w Star Stable, ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, jak zwykle chciałabym podziękować moim 3 ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Stajnia Paproć, Horsiak Gwiazdor oraz Gabrysia Ścibor. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się tutaj wyświetlają na ekranie. Jeśli ty też chcesz się znaleźć w tym gronie, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. W ogóle ta zorza wygląda, jakby wychodziła z tego króliczka, ale mniejsza z tym. Przejdźmy już do derek. Natknęłam się na taki materiał na TikToku i uznałam, że muszę po prostu o tym nagrać i się z wami z tym podzielić. Materiał na TikToku od użytkowniczki SSO Skyfall. Oczywiście będziecie mieć wszystkie linki potrzebne w opisie, jakbyście chcieli sami sobie to zobaczyć. I oczywiście nie ma stuprocentowej pewności, że to jest fake, czy to jest prawda. Wydaje mi się, że w 95% to jest naprawdę prawda, bo po prostu patrząc na te tekstury, wydaje mi się, że to naprawdę jest coś, co Star Stable by zrobiło. Tak czy siak. Przejdźmy już do samego w sobie filmu. Ta użytkowniczka od razu nam pokazuje. Pierwsze co widzimy, to jest właśnie opis tej derki, jak ona będzie wyglądać. I nie ukrywam, myślałam, że to jest po szwedzku, ale po tym jak wpisałam w Google tłumacz, okazało się, że to jest po węgiersku. Gdy przetłumaczyłam ten tekst oczywiście, to wykazało mi, już wam czytam, że to jest niezbędna derka w stajniach. Nie wiem, czy ten tłumacz się mylił, czy nie, ale to by miało sens, bo mi to tak przetłumaczyło, więc powiedzmy, że to było logiczne. Oczywiście mógłby być to też Photoshop, ale nie wydaje mi się, że ktoś aż tak się postarał, żeby zrobić aż takiego fejka. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu już wśród fanów Star Stable mówiliśmy o tym, że chcemy derki. Właściwie te derki to są takie sportowe derki. I właśnie przejdźmy do pierwszego zdjęcia. Mamy tutaj na Apaloose tą derkę i to jest właśnie taka półderka, taka bardziej sportowa, wiecie, w której możecie też jeździć na przykład w zimę na treningu, albo po prostu, żeby koń się nie spocił, albo coś w tym stylu. No nie jestem też pewna, czy dokładnie tak się tego używa. Ja jeździłam chyba raz w takiej derce sportowej, ale to też tylko po to, żeby pod koniec treningu już następowanie je używać. Ale to są takie bardziej półderki, jak widzicie, no nie sięgają na przykład do szyi bądź do łopatek, więc one są bardziej tak pod treningówki. No i mamy zieloną derkę i wydaje mi się naprawdę, że po prostu ta tekstura jest bardzo taka SS-owa. Jeśli ktoś naprawdę zrobił Photoshop, to naprawdę bardzo, bardzo się powstarał i to jest ktoś profesjonalny, ale wydaje mi się, że naprawdę to jest autentyczna derka w Star Stable, którą oni by byli w stanie zrobić. Zielona w ogóle, ten kolor do tego swetra mi się tak mega podoba, to jest takie mega piękne. Ja nie jestem fanem derek, nigdy nie byłam fanem derek, ale podoba mi się to, aczkolwiek no nie wiem, czy bym też często jeździła w takiej derce w ogóle, no ale to jest zawsze ciekawy rozwijania sposób gry, żeby się dalej się coś nowego działo. Możliwe, że później idąc tą drogą powstaną nauszniki, więc to by było bardzo fajne. No i może nam dadzą takie zwyczajne derki, no pomijając już tą zieloną derkę, która naprawdę jestem zaskoczona, jak mi się naprawdę podoba. Mamy również granatową derkę, która jest trochę inna od tej pierwszej, bo ona jest dłuższa, jak widzicie, pokrywa tutaj bardziej zad i pokrywa troszeczkę ogon, ale też ma swój klimat. Trochę mi się nie podoba to, że ona tak dziwnie nachodzi na ten ogon na początku, no ale też jakiś ciekawy koncept i też w ogóle wygląda to teksturowo, naprawdę SS-owo, więc wydaje mi się, że to naprawdę jest legitne i to może wejść niedługo w SSO. Mamy oczywiście różne perspektywy tej derki. Ja jestem w szoku, to wygląda naprawdę realistycznie bardzo dla mnie. No i zakładamy ją pod siodło. Trochę to działa jak czaprak w SSO, no i z tego co widzimy, to jest w ogóle jakaś nowa opcja w Star Stable, więc też nie jestem pewna, czy to faktycznie by tak było, więc oprócz czapraka byśmy mieli jeszcze tą derkę, więc ona by nie była jakby zamienna, tylko wręcz przeciwnie, można by było założyć i czaprak i derkę. Ciekawy koncept, no nie wiem, w ogóle musicie koniecznie napisać, co wy o tym sądzicie i czy byście chcieli takie derki. Oczywiście powtarzam, że nie mam stuprocentowej pewności, czy to jest prawdziwe. Jak wyda CC Creations to derki, to pewnie będzie na 100%, jak nie, to znaczy, że nie. Wydaje mi się, że to było po prostu warte poruszenia i podzielenia się z wami i w ogóle dowiedzenia się, co wy o tym myślicie, czy byście chcieli też derki w ogóle w SSO, bo z tego, co rozmawiałam na Discordzie z moimi widzami, to oni by chcieli. W ogóle dzięki jednej widzce się dowiedziałam o tym, tak naprawdę na moim Discordzie, więc w ogóle zapraszam, bo jeśli chodzi o jakieś nowości, czy jakieś tam plotki, to od razu na Discordzie jest przedyskutowane. I oczywiście chciałam podziękować Oliwi, która poruszyła ten temat, bo dzięki niej właśnie później znalazłam to na TikToku, więc mam nadzieję, że było to dla was taki smaczek, takie troszeczkę poruszenie, coś ciekawego, taka mini ciekawostka, wiecie, no i koniecznie właśnie piszcie, co wy o tym sądzicie i czy chcielibyście takie derki, no i jakie byście chcieli też kolory, bo tak naprawdę wydaje mi się, że powinno wyjść więcej kolorów, ale jeśli to jest tylko taki koncept jak na razie budowy, no to podejrzewam, że co najmniej 3 kolory z tych 2 derek wyjdą, jeśli wyjdą. Więc ja dziękuję wam oczywiście za oglądanie, pewnie to będzie taki szybciutki filmik, tylko informujący, taki ciekawostkowy. Ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.